Takie ożywienie w Centrum Kształcenia Ustawicznego oznaczać może jedno – rozpoczął się kolejny rok szkolny. Bardzo nas cieszy, że tak dużo osób obdarzyło nas zaufaniem. Obecnie w Centrum Kształcenia Ustawicznego kształci się 371 osób na bardzo różnych kierunkach. W CKU proponują kwalifikacyjne kursy zawodowe w wielu kierunkach. Najbardziej popularne w tym roku to florysta, fryzjer, opiekun medyczny, elektryk czy stolarz. Otworzyliśmy też szkołę policjalną w zakresie technik informatyk. Mamy nabór również oczywiście do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Wzrastająca popularność Centrum Kształcenia Ustawicznego może wiązać się z coraz większą zdawalnością wśród uczniów i kursantów, zarówno egzaminów zawodowych, jak i maturalnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ poziom zdawalności przekroczył 80%. Całkiem nieźle poszły matury, już dawno tak dobrze i tak dużej zdawalności na egzaminie dojrzałości również nie było. Teoria teorią, a praktyka praktyką. W placówce największy nacisk kładą na współpracę z pracodawcami, na przykład oferującymi zatrudnienie jako opiekunowie medyczni w kraju i za granicą. Na chwilę obecną rynek niemiecki jest bardzo otwarty. Również mamy oddziały i rekrutujemy do Anglii, tak? Czyli w Anglii też ten rynek się otwiera i tam tak naprawdę są nasze też opiekunki i opiekunowie. A szanse na taką pracę można zyskać dzięki odpowiednim kursom, dostępnym m.in. w ostrowieckim CKU. Konkretne wykształcenie jest niezbędne w przypadku chęci podjęcia pracy jako opiekun medyczny. No są kwalifikacje opiekuńcze, czyli albo wykształcenie kierunkowe w kierunku właśnie tych kwalifikacji opiekuńczych, albo doświadczenie. Honorujemy również doświadczenie rodzinne. A to dopiero początek. Spotkań z potencjalnymi pracodawcami ma być jeszcze więcej. Wszystko po to, aby dać kursantom szansę na swobodne poruszanie się na rynku pracy. I sukcesywnie, cyklicznie chcemy zapraszać także innych pracodawców, bo proszę Państwa, jest zapotrzebowanie na konkretnych fachowców. Oferta szkoły skierowana jest do osób dorosłych, które muszą lub chcą zdać maturę i podnieść swoje kwalifikacje.